Skandale, dramy, awantury to element nieodłączny sceny politycznej nie od dziś. Ma ECS. Dziękuję panu za rozmowę. Jeśli następnym razem będziesz w szoku, gdy partia rządząca nagnie jakiś punkt regulaminu Sejmu, przegłosuje ważną ustawę w środku nocy albo zamieni kolejną spółkę Skarbu Państwa w dworek rodowy, to pamiętaj, że jako naród kulturę polityczną odziedziczyliśmy po władcach, którzy wydłubywali oczy członkom własnej rodziny w celu przejęcia tronu albo instalowali na tronach innych państw ludzi podających się za prawowitych władców. You are fake news. Wiele z tych dram często powtarzamy i żyją sobie w naszej świadomości narodowej jako ciekawostki, porównywalne z tą, że mangusty, gdyby tylko mogły, jadłyby dżem. Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem. Wiele z nich zostało całkowicie zapomnianych, ale są też takie, które uwiecznili artyści, aby pozostawić kolejnym pokoleniom cenną lekcję. Specjalistą w pozostawianiu lekcji dla potomnych, tak jak Pudzian w Spacerze Farmera, Polska Góro, jest oczywiście Jan Matejko. Polska Góro! Obraz przedstawiający historię Andrzeja Wapockiego, a właściwie jego śmierć, z okresu, w którym Matejko był jak Lewandowski w trakcie gry w Zniczu Pruszków albo Kryptowaluty w 2016 roku, to właśnie temat tego materiału. Matejko był w tamtym okresie już niby rozpoznawalny, niby solidny, ale jednak dopiero na początku swojej drogi. Z tego względu dzieło nie jest zbyt popularne i możesz zabłysnąć, opowiadając o nim swojej rodzinie przy śniadaniu albo pokazując je kontrolerowi biletów, kiedy pytacie o miejsce zamieszkania albo adres PESEL. Rządy pierwszego króla elekcyjnego Henryka Walezego, tak samo jak i postać Andrzeja Wapockiego, są ci pewnie znane tak samo dobrze jak regulamin Facebooka. Dlatego pozwól, że będę twoim przewodnikiem i zrobię ci super krótki follow-up. Prezentowane przez Matejkę wydarzenie odbyło się na znanym ci pewnie bardzo dobrze zamku na Wawelu, który w XVI wieku pełnił rolę Sejmu, akwaparku, wszystkich ministerstw i domu ekipy jednocześnie. Był centrum polityki międzynarodowej, ale i spotkań naszych krajowych elit, a także miejscem rozrywki. Obraz przedstawia jeden właśnie z tych aspektów rozrywkowych, czyli turniej odprawiony na zamku na cześć właśnie wyboru Henryka Walezego na króla z udziałem wszystkich obrzydliwie bogatych i odklejonych od rzeczywistości rodów magnackich, które popisują się swoimi umiejętnościami. Historia prowadząca do sceny na obrazie wygląda bardzo prosto. Samuel Zborowski, czyli jeden z odklejonych szlachciców, dostrzega, że jego kopię turniejową chwyta jakiś dworzanin. Nie wiadomo, czy ów dworzanin chce ją przełożyć, wypolerować, czy wystawić na Allegro lokalnie. Zborowski, nieprzyzwyczajony do dzielenia pomieszczeń z goblinami niższego rzędu, uznaje dotknięcie jego własności za zniewagę i rusza na pana tego dworzanina, no bo przecież na samego dworzanina nie wypada. Przed niego wkracza jednak tytułowy bohater, Andrzej Wapocki. I tutaj już bez fajerwerków i zaskoczeń przechodzimy do sceny uwiecznionej na obrazie. Wapocki, który chce uspokoić Zborowskiego, zostaje na oczach wszystkich zabity. A co no? Śmierć ta jest całkowicie bezsensowna, niczemu nie służy i w dodatku spotyka osobę, która nie jest w ogóle zaangażowana w konflikt i chce po prostu wszystkich uspokoić. A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Jan Tęczyński, czyli osoba, którą początkowo chciał zabić odklejony Zborowski, zwraca się do króla z prośbą o ukaranie tego kretyna, a reszta sali śledzi całe wydarzenie, czekając tylko, kiedy popcorn w mikrofali będzie już gotowy. Sam Henryk Walezy, którego historia pozna później jako króla symulację, wydaje się przejmować całym wydarzeniem tak samo, jak przeciętny Polak przejmuje się osiągnięciami polskich saneczkarzy. No, bez urazy dla polskich saneczkarzy, po prostu to mi przyszło jako pierwsze do głowy, jako taka dyscyplina trochę alternatywna, powiedzmy. Patrząc na ten obraz, czy znając naszą historię, oczywistym jest, że żadnej sprawiedliwości, ani w ogóle żadnej reakcji na całą sytuację nie będzie. Wisienką na torcie w tej symbolice jest fakt, że zborowscy wobec bierności króla, a później także wspólnie z nim, przyczynią się do niemal całkowitego paraliżu systemu polskiej wolnej elekcji. Chociaż nawet bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz, proces ten był tak efektywny i wydajny, jak komputer z Windowsem Vistą, który posmarujesz masłem orzechowym. I don't want to live on this planet anymore. Henryk Walezy jako pierwszy polski król elekcyjny rozda większość urzędów magnaterii, samemu rezygnując z jakiejkolwiek odpowiedzialności za losy kraju i będzie podchodzić do polskiej polityki jak przeciętny uczeń do nauki do matury, odkładając to w czasie, aż w końcu będzie zmuszony uciekać z kraju. Obraz ten sposób bardzo prosty, bez tak naprawdę żadnej wyszukanej symboliki, no może poza tymi odniesieniami rodowymi, przedstawia prawie wszystkie patologie polskiej szlachty, która
no w ogóle organizuje turnieje rycerskie, co to jest za koncept, ale też jest gotowa zabijać się tylko dlatego, że jakiś ktoś z niższego stanu społecznego istnieje i odważył się coś zrobić, a w obronie kraju ta sama szlachta nie robi absolutnie nic. Dodatkowo obraz piętnuje bierność i zdradę, która do końca XVI wieku będzie cechą, bez której w CV bardzo trudno będzie na polskiej scenie politycznej po prostu zaistnieć. Są od tej reguły oczywiście wyjątki, o których staram się opowiadać w innym materiale, no ale jest to też swego rodzaju chłodna diagnoza tego, jak to w Polsce było. Bardzo Ci dziękuję, że oglądasz moje materiały, mam nadzieję, że dotarłeś lub dotarłaś tutaj do końca, bo mogę Cię dzięki temu zaprosić na mojego Instagrama. No i też oczywiście do innych właśnie materiałów. Ale skoro już jesteś na moim YouTubie, jest duża szansa, że je po prostu już znasz. Trzymaj się, życzę Ci miłego ranka, miłego południa, miłego popołudnia, wieczoru, no i oczywiście nocy. Pozdrawiam Cię.